Trwa Rajd Estonii, ósma runda tegorocznych rajdowych mistrzostw świata. Wszystkie odcinki specjalne piątkowej porannej pętli padły łupem Ojta Tanaka i Martina Järveoi. Estończycy nie są jednak liderami rajdu. Pięciominutowa kara za wymianę silnika przed startem wyklucza ich z walki o czołowe pozycje. W czołówce po czterech odcinkach specjalnych jest niezwykle ciasno. Zajmujące czwarte miejsce SPK Lappi z Janem Fermem mają zaledwie 14,3 sekundy straty do lidera, pomimo problemów z hybrydą na drugim odcinku specjalnym rajdu. Do serwisu z trzecim miejscem zjechali Elvin Evans oraz Scott Martin. Widzę liderzy klasyfikacji generalnej sezonu muszą jednak uważać na naciągających finów z Hyundai'a. Mimo otwierania trasy w piątek, druga lokata przypada obecnym mistrzom świata. Kalle Rovanperä i Jonne Halttunen trzykrotnie notowali trzeci czas, co daje im drugą pozycję w wynikach. Szybciej od Rovanpery na każdej próbie jechał Thierry Neuville. Belg pilotowany przez Martina Wydegę był najbliżej tempa Tanaka na odcinkach i dzięki temu to on jest liderem rywalizacji po czterech OS-ach. Na dziewiątym miejscu w WRC 2 pętlę zakończyła jedyna polska załoga w stawce. Duet Orlen Teamu, Miko Marczyk, Szymon Gospodarczyk miał najlepszy czas w czwartkowego Super OS-u w Tartu. Piątek zaczęli od kapcia i teraz odrabiają straty. Pamiętajcie, że wszystkie odcinki specjalne rajdu Estonii zobaczycie na żywo w Motowizji. Bądźcie z nami i do usłyszenia!